Kojarzą się te milowe kosze. Mogłabym powiedzieć ci mnóstwo rzeczy. Co czułam? Co myślałam o tobie? O Marianie, o twojej rodzinie. Czułam się zdradzona, ale... Przeczuwałam, że coś się dzieje. Nie mogłem ci powiedzieć. Moim zdaniem nie zaufałeś mi. Przeciwnie. Nie zaufałem sobie. Nie wiedziałem, jak cię bronić i bałem się za ciebie, za nas. Nie zniósłbym, gdyby Fabian wsadził cię do więzienia, zabiłbym go. To niczego nie tłumaczy. Widzisz skutki. Twoja babcia jest na wózku inwalidzkim. Przykro mi. Razem mogliśmy uniknąć tego cierpienia. To nie było konieczne. Masz rację. Rozumiem. Wydaje się, że już za późno. Ale nadal możemy odzyskać to, co straciliśmy przez ten proces. Tak sądzisz? Naprawdę? Co chcesz przez to powiedzieć? Ludzie, którzy nas otaczają, niszczą naszą miłość. Wszyscy, którzy są z nami, cierpią tak jak my. Mają pecha i są nieszczęśliwi. Nie rozumiem. Potem o tym porozmawiamy. Powiedz to. Najpierw muszę przestać myśleć, że jesteś idiotą. I że cię kocham. Dlaczego nie pozwoliłeś mi zostać i pomóc? Głuptas. Gdybyś została, szukaliby nas za morderstwo. Diego i Paloma uciekliby, bo ona zabiła Fabiana Sanchez Serrano. Złościsz mnie, ale cię uwielbiam. Ja też. Czy pani sędzia, która prowadzi sprawę, udzieli nam ślubu? Coś ty. Nie sądzę, by nas polubiła. Czemu nie? Zaraz wznowią proces.